Znowu Was witamy z gościnnej stodoły. Kolejny odcinek event programu. Tym razem Marek Kulbacki, student travel. Można od Ciebie powiedzieć, że Ty jesteś człowiek orkiestra? Jeżeli tak uważasz, to mi bardzo miło. No bo wiesz co, próbowałem się zastanowić, czym Ty się tak naprawdę zajmujesz w temacie, o którym będziemy gadać. I wyszło mi na to, że chyba wszystkim. Wiesz, no nie jesteśmy jakąś wielką agencją eventową, więc faktycznie te wszystkie działania się skupiają na kilku osobach na dobrą sprawę, więc jeśli o to chodzi, no to tak, z pewnością jest to, na moich barkach spoczywa dużo rzeczy. Organizacja jakby samej turystyki, która przy tym jest, która przy tym się dzieje, oraz organizacja eventowa, jaka jest tutaj w firmie u nas. Żebyście nie byli zdziwieni, bo słowo turystyka nie pada tu przez przypadek. Jakiś czas temu, zupełnie niedawno, rozmawiałem z Adamem Lisem z Joytown i tam padło, wiesz, to jest agencja, która tam wysyła ludzi na czeskie festiwale i przez to jest troszeczkę unikatowa, podobnie jak wy i parę podobnych do waszej organizacji. Ten termin pewnie już istniał, ale myśmy go zaczęli używać dosyć mocno podczas tej rozmowy, zaczęliśmy używać terminu turystyka festiwalowa. I od razu przyszło mi do głowy, kurna, przecież jesteś ty i wszystkie wasze dokonania. Turystyka festiwalowa w waszym kontekście to jest dobre słowo? Myślę, że jak najbardziej. Prócz turystyki takiej ogólnej, jaka trwa przez cały sezon, no bo tym się z grubsza zajmuje firma, robimy taki event festiwalowy, jest na to popyt w tym momencie, jak najbardziej takie festiwale cieszą się dużym zainteresowaniem, więc tak, ten termin jest jak najbardziej właściwy. Rynek się w ten sposób, tak się, myślę, zmienia, tak się rozwija, jest taka konkurencja na tym w turystyce. Ludzie chcą czegoś więcej, tak? Zwykłe leżenie plackiem na piasku, tudzież wieczorne imprezy, to jest troszeczkę za mało. Jednak ten content artystyczny, muzyczny zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie. To na czym polega ten wasz patent? Czym wy się różnicie na przykład, nie wiem, od festiwalu w Jarocinie albo od wyjazdu, wiesz, na wakacje i leżenia do góry pępkiem, wiesz, między parawanami? Różnic jest sporo. Jeżeli porównujemy to, co robimy, jeżeli porównujemy z festiwalami takimi lokalnymi, tak, u nas w Polsce, różnica największa polega na tym, że tutaj to festiwal jest troszeczkę dodatkiem do turystyki, tak? Jeżeli chodzi o festiwale, które są na miejscu w Polsce, klient ma prostą decyzję. Widzi, jaki jest line-up, widzi, jakie ma do wyboru festiwale, wybiera sobie któryś, tudzież kilka i jedzie. Jest to zazwyczaj zakup, koszt dla niego kilkuset złotych, żeby dołączyć. Z turystyką tak to nie działa. To nie jest tak, że z taką turystyką muzyczną, to nie jest tak, że mam akurat wolnych, nie wiem, 1500, to sobie pojadę gdzieś na festiwal muzyczny za granicę. To nie tak działa, bo w tym momencie są europejskie, olbrzymie festiwale, chociażby Tomorrowland i tego typu rzeczy, na które takie osoby z takim nastawieniem jeżdżą, więc u nas to jest bardziej turystyka, aha, gdzie tym jakby zwiększeniem, większym koszykiem korzyści jest właśnie opcja festiwalowa, opcja muzyczna. I tutaj dochodzimy do tej różnicy między zwykłą turystyką, a turystyką festiwalową. W zwykłej turystyce, tak jak zauważyłeś, ludzie jadą po prostu po to, żeby wypocząć. Jest jakiś, mam, nie wiem, spędziłem lato w Polsce, jestem studentem, spędziłem lato w Polsce, przychodzi wrzesień, trzeba troszeczkę gdzieś wybyć, zwłaszcza, że pogoda zaczyna już płatać figle, no i gdzieś jadę. I teraz mam do wyboru zwykłą turystykę, leżeć na piasku, opalać się, tudzież jechać na festiwal. Oprócz tego właśnie za każdym razem przy naszych festiwalach dbamy o to, żeby zapewnić jeszcze atrakcje takie dniowe, tak? Aha. Jest to multiplayer. Zaraz mi o tym opowiesz, bo zastanawiam się, kiedy wy się skubnęliście, że powstał rynek takiej, nazwijmy to, turystyki festiwalowej. Może to nie jest dobre określenie i zbyt precyzyjne, ale powiedzmy, wrzućmy to wszystko do jednego worka. Te letnie, zimowe imprezy, wasze, nie wasze, bo to już powolutku robi się taki dosyć szeroki katalog do wyboru. Czy to się stało 3, 4, 5 lat temu? No około 5 lat temu. To był taki chyba moment, gdzie my wtedy zaczęliśmy, tak? W tym momencie też nie był to z naszej strony wyjazd z nie wiadomo jakimi artystami. Natomiast to już odkryliśmy, że faktycznie
takiego produktu brakuje, jest na niego duży popyt i faktycznie pierwsza edycja już okazała się strzałem w dziesiątkę. A kto na przykład grał na pierwszej edycji? No byli tylko DJ-e, nie było tutaj żadnych, nie było żadnych artystów. Natomiast no, już od drugiej edycji zaczęły być zespoły i to pierwszym takim dużym zespołem, który z nami pojechał, był między innymi Afromental. Także to był taki super strzał. Okazało się, że wszystko siadło i się kręci do dzisiaj. Nagle się okazuje, że wy, znaczy kurczę, bo wy jesteście dokładnie gdzieś pomiędzy, znaczy mówię o tych wyjazdach takich muzycznych. Nie jadę na festiwal, nie jadę na zwykłe takie all inclusive, że tam od rana do wieczora bania. Znaczy pewnie tak, ale umówmy się, że jest to atrakcja dodatkowa. Czy to znaczy, że na przykład, nie wiem, biura typu Neckerman was nienawidzą, festiwale, organizatorzy festiwali mogą was nie lubić, bo się nagle wchodzicie klinem gdzieś między te historie. Kto jeździ na te wasze imprezy w takim układzie? To troszeczkę tutaj ta turystyka, te biura, że tak powiem, mainstreamowe, te duże, Neckerman i taka, Rainbow Tours, one czymś takim nie są do końca zainteresowane, bo u nich to wygląda troszeczkę inaczej. Oni zapewniają, że tak powiem, zakwaterowanie, transport i z grubsza umywają ręce. U nas tym czymś, tym magnesem, który przyciąga, jest program, jest ta organizacja na miejscu, jest ta bliskość organizatorów z uczestnikiem. Jeżeli miałbym tutaj właśnie wymienić jakieś coś, co nas wyróżnia, to jest to. Nie jest tak jak na festiwalu, są bramki, są panie od biletów, są panie od opasek, są panowie ochroniarze i na dobrą sprawę jedyny kontakt... Kup sobie kupony i idź w pole. Dokładnie. I jedyne co, kontakt jaki mam z organizatorem, to jest ktoś ze sceny coś czasem do mnie powie. Tutaj jest nasza bliskość organizatorów z uczestnikiem. Od samego początku, od momentu, kiedy ludzie wsiadają do autokaru, się nimi, czy też do samolotu, się nimi, można powiedzieć, opiekujemy. Zapewniamy im czas, zapewniamy im rozrywkę, atrakcje i tym podobne. I to jest przez cały festiwal. Tak samo podczas koncertów, podczas wszystkiego jesteśmy blisko. Tak? Niejednokrotnie wszyscy niemalże artyści, którzy z nami jeżdżą, spędzają również wakacje podczas tego tygodnia. Także ci artyści są normalnie, śpią w tych samych hotelach, są zakwaterowani obok uczestników, bawią się na tej samej plaży. Pełna integracja. Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, to żeby nie być gołosłownym, bo za chwilę są Złote Piaski, wysypujemy się z samolotu, wypadamy z autokaru i co się dalej dzieje? Jak wygląda dzień po dniu? Tak, znaczy nie musisz mi tam literalnie powiedzieć, ale co mnie tam czeka? Ogólny plan dnia, no tak, tak to mogę powiedzieć, taki ramowy. Od rana zaczynamy oczywiście od plaży, to jest główna rzecz. Na niej każdego dnia mamy przewidziane aktywności, każdego dnia... Mamy różne, reaktywujemy kilka fajnych zajawek, między innymi na przykład będziemy mieć ze sobą Stowarzyszenie Palantowe, sport reaktywowany, każdy myślę grał. Stowarzyszenie Palantowe? Tak. Okay. Coś takiego nie istniało do roku ubiegłego, w ubiegłym roku Łukasz postanowił reaktywować coś takiego, bardzo fajna zajawka i zabiera ze sobą całe stowarzyszenie i na przykład będzie prowadził treningi palantowe, będzie rozegrany turniej palantowy, będzie można skorzystać z takich atrakcji jak crossfit czy street workout, będzie można pograć. To znowu na plaży budowane są jakieś instalacje, gdzie crossfitowcy wyczyniają te swoje cuda i uczą też innych? Dokładnie tak to wygląda, także bardzo, bardzo aktywnie. Wieczór to będzie czas na różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty taneczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty DJ-skie, warsztaty graffiti, także takie rzeczy będą się działy. Wieczory imprezowo-koncertowo. Aha. Czyli albo impreza z DJ-em, albo koncerty. Kto gra? Nie, tak. Koncerty? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Jeśli chodzi o DJ-ów, w tym roku będziemy mieć Hobsona oraz DJ-a Grega. Do tego jedzie też Kuba Knap z nami. Razem zagrają ta trójka, razem zagra imprezę Lepsze Piątki. To też jest nowość w naszym line-upie. Taka bardzo, myślę, jakby to powiedzieć...
te lepsze piątki w tym momencie no, biją rekordy popularności, tak? Także mamy, to jest dla nas jakby super zaszczyt, że możemy ich gościć u siebie. Prócz tego będziemy mieć jeszcze DJ-a Kill Noise z Poznania. Bardzo młody chłopak, bardzo fajne sety gra, bardziej właśnie house'owa. Do tego w line-upie, jeśli chodzi o koncerty, udało nam się chyba zgarnąć z rynku śmietankę niemalże po prostu tych koncertowych wykonań. Zagra headlinerem pierwszego dnia będzie OSTR, akompaniować mu będzie Wonky One, który robi rozpierdol, możesz powiedzieć to chyba. Robi rozpierdziel sceniczny. Kolejne dni to będzie Paulina Przybysz, Curly Heads i Kuba Knap, który zagra premierowy koncert po wydaniu nowej płyty. O proszę, czyli premierowy koncert Kuby Knapa jest grany nie w Polsce, a w Bułgarii. Dokładnie tak. To dobra, to kto jedzie, jak wygląda taki przeciętny uczestnik? To jest człowiek, który ma świra na punkcie muzyki, który ma jakąś grubą zajawkę, wiesz, taką muzyczną i jedzie przy okazji zobaczyć tego typu historię jako Ester Łąki premierowego Knapa. Czy jedzie tam typ, który chce sobie urozmaicić leżakowanie, że tak powiem? Więc to tego pierwszego klienta jest troszeczkę mniej. Troszeczkę mniej z tego względu, że jednak te wszystkie koncerty są dostępne u nas w Polsce. Czy to na koncertach jakby w klubowych w miastach, czy na koncertach festiwalowych. Jeżeli chce się zobaczyć Estera, to nie ma żadnego problemu udać się na jego koncert w swoim mieście, tudzież, nie wiem, przejechać się kilkaset kilometrów. Natomiast takie osoby też się zdarzają, tacy zajawkowicze, którzy faktycznie widzą, że w line-upie pojawia się jakaś pozycja i po prostu już widzę w komentarzach, że okej, okay, jadę i patrzę w system, faktycznie jedzie. Natomiast bardziej jest to, duża większość to jest raczej ten drugi typ, o którym wspomniałeś, czyli ktoś, kto jedzie na wakacje i chciałby sobie urozmaicić troszeczkę ten wyjazd. Co wyróżnia, wiesz co, też te wyjazdy wyróżnia to, że porównując do takiej zwykłej turystyki jest troszeczkę więcej osób. Wszyscy są młodzi, wszyscy są nastawieni na integrację. I przy większej grupie jest dużo łatwiej znaleźć sobie dopasowanego kompana, tak? Bo jedziemy tam bez wątpienia po to, żeby poznać ludzi, żeby zawrzeć nowe znajomości. Przez to, że spędzamy cały tydzień z tymi osobami, na pewno się takie znajomości mocno zawiązują i widzę później gdzieś nawet po Facebooku, że ci ludzie razem też dalej gdzieś jeżdżą, te grupy robią się coraz większe. Czasem widzę, że wracają do nas grupy nawet po 50-70 osób. I z racji tego, że ten wybór kompanów jest większy, tych nowych, nowo poznanych, ci ludzie łatwiej się odnajdują, lepiej się czują, wszystko jakby gra jeszcze lepiej. Spójrzmy na to od strony artysty. Jak artysta reaguje na taką propozycję wyjazdu? Jest to bardzo różnie. To wszystko jakby zależy od czego zależy. Muszą mieć miejsce w kalendarzu. Od momentu, w którym się znajduje artysta, o tak bardziej bym to powiedział, bo jeżeli jest artysta jakimś, powiedzmy, nie wiem, no już bardzo ustatkowanym artystą, posiada całą rodzinę, posiada swoją rodzinę, dzieci i tak dalej. O tym mówisz. Dla niego może to nie być do końca atrakcyjna rzecz, żeby jechać sobie na takie wakacje, chociaż na przykład powiem Wonky One z całą ekipą w ogóle, cały tabor jedzie, tak, żony, dzieci i tym podobne jadą na wypoczynek, świetnie, to jest super. Hubson też. Jak najbardziej, dokładnie. Także tutaj będzie taki, jeśli chodzi o wyjazd artystów, to będzie to wyjazd rodzinny. Wyjazd tak familijny musi być. Musi. Natomiast w większości dobrze się rozmawia z artystami, bo jednak większość z nich to są osoby młode, które czują tą zajawkę podróżowania, chcą, to jest dla nich też fajny wypoczynek. Zazwyczaj lato jest bardzo, bardzo napiętym okresem. Grają mnóstwo koncertów i w końcu by chcieli gdzieś sobie pojechać po to, żeby ten tydzień odpocząć. Jesteśmy dla nich super, super, super alternatywą, super opcją po to, żeby ten tydzień jednak sobie raz zagrać też i odpocząć. Z drugiej strony też taki wyjazd dla nich jest fajny, dlatego że jeśli chodzi o zwykłe koncerty, które grają artyści, przychodzą na nie
sami fani, tak można to powiedzieć, tak? Na tych, przychodzę na danego artystę, to wiem, po co przychodzę, jestem jego fanem i chcę go posłuchać. Tutaj natomiast przez to, że to jest taki troszeczkę randomowa zbieranie na ludzi, ci ludzie jak najbardziej znają artystów, natomiast rzadziej się zdarzają przypadki takich jakby psychofanów, takiego jakby troszeczkę trucia dupy artystom po godzinach myślę, że dzięki temu oni też trochę odpoczywają, tak? Nie ma takiego klimatu, że tylko zejdę ze sceny, to po prostu jak nie zbiję 100 piątek i w ogóle nie zrobię sobie... To mnie rozszarpią. To tak, dokładnie, rozszarpią. Tutaj jest raczej spoko. Artyści mogą sobie spokojnie przechodzić, nie wiem, korytarzami hotelu, używać tych samych barów, być na plaży obok uczestników i nikt ich za bardzo nie zaczepia. Nawet nie mają osobnych, więc to dokładnie. Też jest... I nikt ich nie zaczepia i mają całkowity luz, spokój i faktycznie mają wakacje. Nie ma tak, że muszą... I tutaj jakby pada ten mit, że muszą jeździć z zagranicznymi biurami podróży, żeby kurczę odpocząć, żeby nikt ich nie zaczepiał, tak? Bo tutaj też takie rzeczy się raczej nie zdarzają. A to wiesz co, to jeszcze uzupełnię to, co powiedziałeś, bo miałem okazję być na paru wyjazdach waszych, nie waszych i nawet z gwiazdami, które w tym roku jadą do Złotych Piasków. Nie wiem, czy z Dawidem, czy z Paprodziadem, czy z innymi osobami, jak sobie na tych wyjazdach, rozmawiałem o tych wyjazdach i o tych koncertach, to oni podnosili jeszcze dwie kwestie dla nich takie dosyć istotne. Są tam na przykład, nie wiem, 7, 10, 8 dni, w zależności ile trwa wyjazd i grają raz albo dwa razy. Generalnie dalej jest pełen chill, tak, jeżdżę na desce, nie wiem, pływam, biorę udział w warsztatach, bo tam naprawdę to się dzieje, tak. Fani jednak tam się pojawiają i tam przybijają piątki, ale nie są tak natarczywi, są tacy, powiedzmy, nie wiem, rozsądni. Mhm. To jest jedna rzecz, ale jest bardzo ciekawa rzecz, którą ty poruszyłeś, a to warto nadmienić, że jak się jedzie na te koncerty zagraniczne, na zasadzie takiej turystyki festiwalowej, to jednak artysta gra tam trochę inaczej, bo oni po takich dwóch, trzech, czterech dniach spędzonych z tą całą grupą, czy gdzieś tam się miksując między tam barem, obiadem, a imprezą na basenie, nagle się orientują, że jak wychodzą na scenę, to pod sceną mają tych ludzi, nie mają takiego klubowego koncertu, gdzie każdy kupił bilet i wie, po co przyszedł, tylko mają trochę jak debiutanci, mają kurna, muszą wygrać tą publiczność, muszą ją zdobyć. Jak nie zdobędą, to ta publiczność pójdzie sobie do baru, wybierze inne rozrywki. I to ich strasznie mobilizuje, to ich napędza. No i potem już znowu ten okres odpoczynku. To jest bardzo ciekawa sytuacja, myślę, dla osób, które jeżdżą przy okazji zobaczyć te koncerty, bo one są jednak inne, one są chyba mocniejsze. Tutaj właśnie podczas, ta publika faktycznie jest tak, że część publiki to jest ta właśnie randomowa, czyli... Znam singla i tyle. Dokładnie i faktycznie o nich trzeba troszeczkę walczyć. I widać to czasem na koncertach, tak, że jednak dopiero tam za którymś kawałkiem ten poziom energii publiki dopiero zaczyna wchodzić na ten odpowiedni poziom. Z drugiej strony jest też grupa, która przez tych kilka dni spędzonych z artystami, tak, już się jakkolwiek znają i oni tam robią od samego początku rozpierdziel, a przez to artysta też może mieć bardziej personalny kontakt z tą publiką, tak, bo jednak się okazuje, że pod sceną tutaj jest ileś tam osób, z którymi już było wcześniej kilka personalnych jakichkolwiek akcji i faktycznie grają wtedy, mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek komentarze. Numer na przykład ma taką akcję, że często zaprasza, jak grał u nas numer raz, często zapraszał z publiki kogoś na scenę po prostu, żeby z nim zagrał jakiś kawałek, zaśpiewał, także to jest też jakby element tego wszystkiego. A powiedz mi, bo jesteście wy, czyli Student Travel, jest Sosno, jest Snow Show, jest parę takich innych, ten rynek rośnie. Co czeka ten rynek? Jakie na przykład są zagrożenia, jak ty patrzysz? Co jest takim największym ryzykiem w tej waszej działalności, tej takiej festiwalowo-turystycznej? Jest to ryzykiem, tak jak wszędzie są pieniądze, także to jest największe ryzyko wszędzie. Można bardzo łatwo przestrzelić na tym rynku, zwłaszcza że ze sponsorami nie ma tak lekko jak w Polsce. Tutaj w Polsce bardzo często jest tak, że chociażby miasto jest jakimś tam, w jakiejś tam części sponsorem danego eventu. U nas raczej wszystko musimy robić sami. Tak naprawdę to ta turystyka jest najtrudniejsza, żeby ją odpowiednio wymierzyć. Żeby bookingi na tego typu rzeczy robi się dużo, dużo wcześniej, robi się na pół roku wcześniej. Trzeba odpowiednie kontrakty podpisać z przewoźnikami, z hotelarzami. Także tutaj
to jest najtrudniejsza część tego wszystkiego, bo już sama realizacja sceniczna, owszem, zdarzają się jakieś tam małe kwiatki, które mogą wyskoczyć, typu problemy sprzętowe w danym kraju, dlatego że w tym okresie jest akurat święto narodowe i się okazuje, że cały sprzęt wyjechał na jakieś pikiety w danych miastach i trzeba na siłę szybko coś zwozić z Polski. Ale i tak wozicie, przecież backline chyba cały jedzie z kraju, nie? Backline oraz całe zaplecze, muzyka, cały dźwięk, światła, scena, wszystko leci z Polski. Jest to nasze i to robią firmy z Polski dokładnie dla was? Tak, dokładnie tak. Jest to nasze zabezpieczenie właśnie przed tego typu kwiatkami, przed kwiatkiem typu niedogadanie się z jakimiś Bułgarami na przykład, albo nie wiem, w Grecji zazwyczaj jest taki termin robić coś na Greka, po prostu umawiasz się z nimi na godzinę 11, przyjeżdżają o 17 i tego typu rzeczy, gdzie tak nie może być, więc mamy po prostu, w tym momencie zabezpieczamy się, to już jest taki poziom, że trzeba mieć tą technikę dobrze ogarniętą. Natomiast jeśli chodzi o główne ryzyko, to jest właśnie to ryzyko turystyczne, tak, żeby odpowiednio wymierzyć wszystko, odpowiednio wszystko skalkulować, nie przestrzelić w żadną stronę. I to, myślę, takie jest najgłówniejsze zagrożenie. Na rynku pozostaną ci, którzy będą to robić wszystko najlepiej. Uważam, że to jakość wygra i ten rynek zostanie zdobyty jakością. Aha, a powiedz mi, bo o takich klasycznych festiwalach, takich lokalnych, stacjonarnych, które się przez całe lato i wokół lata odbywają, mówi się, i to od paru lat, że ten rynek przeżywa jakiś kryzys, coś się takiego dzieje, wiesz, nie przybywa nowych uczestników festiwali, samych festiwali przybywa, każdy twierdzi, że jest w stanie go zrobić i próbuje to robić, coraz więcej takich imprez się odbywa, niejednokrotnie wielcy promotorzy mają problemy, to w tym roku się objawiło, niektórzy nawet gigantyczne, czy można powiedzieć w takim układzie, że takie przedsięwzięcia, jak wy realizujecie, jest to jakaś odpowiedź na ten taki kryzys rynku festiwalowego, czy nadchodzący kryzys, czy to jest jeszcze zbyt duże słowo? Myślę, że ten kryzys w tej turystyce muzycznej, jeżeli ma być, to on jeszcze nadejdzie, tak? Jeżeli ma być, w tym momencie go nie ma absolutnie. Nie wiązałbym jednego z drugim. To jest zupełnie, uważam... To są dwa światy. Dwa światy. To jest zupełnie inny klient, żeby wziąć udział w festiwalu, tak jak mówiłem, starczy stówka w kieszeni jakimś i jadę gdzieś i jestem na festiwalu. Tutaj to decyzje zakupowe przy tego typu rodzaju imprezach są zupełnie czym innym determinowane. Tak? Tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś gra, lecę, tylko chcę jechać na wakacje, szukam najlepszej opcji na wakacje, okej, tutaj mam wakacje połączone z muzyką, no to wybieram to. Więc to jest tego typu klient, więc to jest zupełnie inny klient niż taki lokalny. No dobra, będę was obserwował, będę obserwował rynek, będę sobie jeździł, będę oglądał, bo trochę mnie to frapuje. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dzięki.